Brak dojazdu do lekarza, pracy, szkoły. Zabrali nam autobus, jest XXI wiek, my zostaliśmy bez dojazdu do miasta w ogóle. My jesteśmy tu całkowicie wykluczeni. Najbliższy przystanek jest dopiero Sztęgoborzy, trzeba by było dojeżdżać i iść na nogach, godzinę wcześniej trzeba było wyjść i w ogóle zostaliśmy bez transportu żadnego. Takich gorzkich słów było więcej. Mieszkańcom Tabaszowej, Rąbkowej i Znamirowic trudno było się pogodzić z likwidacją jedynego połączenia autobusowego, z którego chętnie korzystali. Liczne interwencje i apele przyniosły jednak oczekiwany skutek. Radni zwołali nadzwyczajną sesję Rady Gminy i podjęli uchwałę o reaktywacji linii komunikacyjnej. Obliguję pana wójta do właśnie rozmów z przewoźnikami, żeby na tych liniach się pojawił bus. Dziś w urzędzie odbyło się już spotkanie w tej sprawie. Celem ustalenia właśnie kursów będzie 5 kursów na razie przez ten rok. Zobaczymy, jak dalej się sprawa rozwinie. Dopiero we wrześniu gmina będzie mogła ubiegać się o rządowe wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Teraz sama musi dofinansować połączenie, według przewoźników nierentowne. Liczymy na to, że uda się nam te kwestie rozwiązać początkiem lutego i także z początkiem lutego te linie komunikacji publicznej zostaną oczywiście uruchomione, ale to nie zależy tylko od nas. Chodzi o to, żeby te porozumienie i umowy zawrzeć z przewoźnikami. Bo nie chodzi tylko o to jedno połączenie. W uchwale mowa jest też o drugim dla miejscowości Stańkowa. Tam także od nowego roku autobusy nie kursują. No bo to jest bardzo ważne dla nas tutaj mieszkańców, bo przecież nie mamy dojazdu w ogóle do Nowego Sącza. Jesteśmy zadowoleni tutaj mieszkańcy i dziękujemy za to wszystko, za interwencję, bo bardzo dużo pomogła i dziękujemy bardzo. Natalia Witkiewicz, Kronika.